Siema, siema, z tej strony Olix. Witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zaprogramować OBS-a do nagrywania odcinków w dobrym audio, w dobrych FPS-ach, w grach. No i nie wiem, co jeszcze mogę tutaj powiedzieć. Więc na samym wstępie, jeżeli macie nowego OBS-a, to będziecie... Akurat w tym momencie przerwało mi nagrywanie, ale teraz będę wam tłumaczył, co Jest musicie to co robić, więc widzicie? wchodzicie tą waszą kartę, klikacie plusika, przepraszam, widzę, tak się nie skupiam, przechwytywanie ekranu, wtedy. I jak już macie ekran, to bierzecie sobie, ustawiacie go tak, żeby był perfekcyjnie ustawiony, że tak to powiem. Ja to tak mniej więcej ustawiłem. I w tym momencie, jak już macie ustawiony ekran, kliknijcie sobie kłódkę, żeby on wam się nie ruszał. Jak będzie wam się ruszał, to możecie przypadkowo go przestawić i będziecie mieli problem z ustawieniem go na nowo. I Teraz następnym jak sposobem powinienem będzie, teraz zrobić, czy sposobem, nie? kurczę, to jest to, żebyście kliknęli dodaj, dodali wasz mikrofon. Nazywacie sobie jak go jak chcecie. Żebyście wiedzieli, o czym Wybieracie słyszę, wasz tak mikrofon. naprawdę. No i teraz, jak dobrze widzicie, są moje mikrofony. Ja używam stałą słuchawek tego dokładnie, tak jeszcze się upewniałem. I generalnie teraz możecie mnie słyszeć inaczej. Nie wiem, jak to OBS wychwyci, czy przekieruje na to, czy nagrywam na tamtym. To już nie wiem, jak to będzie. Ale chodzi o to, że po prostu macie zwykłe słuchawki od telefonu. Ważne, żeby miały te coś takie, co teraz to pukam. Nie wiem, jak to się nazywa. Dokładnie, po prostu ten mikrofonik taki. I jak już macie dodany ten wasz mikrofon, to macie na fulla tej decybele. Decybele, by the way. To nie to, przepraszam. Bierzecie filtry i dodajecie filtry. Po raz wszystkie zakłócenia wasze, szumy i inne rzeczy macie. Tutaj więc robicie bramę szumów. Nic nie zmieniacie. Mienie hałasu, cyk, też nic. Tak, dobra. Już macie teraz dźwięk dobrej jakości audio i wszystkiego innego takiego. Ja sobie tego aplikacji mnie. Następną rzeczą damy sobie teraz przechwytanie wyjścia dźwięku. Tutaj możecie stawić domyślnie, ale i tak bym wam preferował zrobić na wasz głośnik, czy słuchawki, cokolwiek. Ja zostawiam na domyślnie, bo zawsze działa na domyślnie, czyli na moje słuchawki, wiecie, inne słuchawki. Następną rzeczą, jaką będzie. Znowu dodaj. Przeglądarkę. Tak. Na moją scenkę. Link do tej strony, przepraszam, tego opisu chciałem powiedzieć, będzie w opisie, czyli bierzemy pad. Okej. Która teraz pojawia, wiecie, taki jestem amator trochę, ale chciałem wam pomóc, bo ja miałem z tym problem. A nie, to wystarczy kliknę, dobra. I taki link tam będzie. Może na koniec filmu zrobię poradnik, jak to wziąć. Zrobię. Bierzecie, kopiujecie ten link. Wiecie, inaczej będzie wyglądać. Macie tą przeglądarkę, macie to. Wklejacie ten link, który wam pokaże, jak go zdobyć. Macie teraz takiego pada, którym piszecie. Nie mam, żeby podjąć mojego pada, ale po prostu będzie tutaj widać wasz pad, czyli tak naprawdę będzie wasz handcam będzie widać bez używania kamerki. Po prostu sobie ustawicie, chcecie, blokujecie, macie pad gotowy. Tam jeszcze kolory sobie możecie wybrać od Xboxa, od PlayStation. No dobrze, widzowie, teraz wam pokażę, jak sobie wziąć tego pada na ekran. Wpisujecie Gamepad Viewer, przepraszam. Tutaj klikacie trzy kreski i wybieracie sobie, jakiego chcecie pada, kolor, od czego tego pada, jaki player number. No tutaj macie jeszcze ten link, który bierzecie, kopiujecie, wklejacie. Robicie to, że bieracie tutaj przeglądarkę, piszecie sobie pad, na przykład od PlayStation,
że takie coś się już pojawiło, ale tam po prostu wklejacie, tak jak pokazywałem wcześniej, ten link i już macie padam, jak dobrze widzicie. I tak znowu dogrywam, więc nie jest tak perfekcyjne, wszystko odwzorowane jak powinno. I tutaj też mówiłem o tym, że tutaj sobie możecie zablokować, żeby wam się nie ruszał, ustabilizujcie sobie go. No wszystko już mówiłem wcześniej, tylko po prostu to było jak go zdobyć. Więc ja byłem Olix i z wami żegnam. Cześć. Pa! Jo.